No ale mówił, że przełoży przecież, no to musi przełożyć. Dominika, Oliwia i Wiktoria należą do żeńskiej licealnej drużyny piłki nożnej. Od pewnego czasu denerwują je komentarze nauczyciela WF-u Tomasza Dudziaka. Licealistki uważają, że jego odzywki są seksistowskie i obrażają kobiety. Trzy podania. Moja, brak. Max, po prostu jak baba. Trenerze, to jest słabe. Mega słabe. Czekajcie, przepraszam, co jest niby słabe? To, że trener ciągle mówi, grasz jak baba, to seksistowskie. Laski, wyluzujcie, okres macie, czy co? To też jest seksistowskie. Dobra, dziewczyny, dajcie spokój. Przecież tak się mówi, grasz jak baba. Na pewno to słyszałyście nieraz, tak? Dajcie spokój. To nie jest nic osobistego, naprawdę. Ale nas to osobiście denerwuje. No to idźcie i strzelcie w focha, no Boże, ile można, my tu gramy, tak? Dobra. Mikołaj, dobra, dość. Dziewczyny. Wydaje mi się, że robicie z igły widły. Dajcie sobie trochę luzu. A teraz nie macie zajęć przypadkiem? Jeszcze nie. Chciałyśmy zapytać, co z naszym dzisiejszym treningiem. Jest przesunięty, tak jak pan mówił? Bardzo was przepraszam, ale trening muszę niestety odwołać. Nie, no, nie mamy treningu, przecież miałyśmy mieć go wcześniej. Odrobimy to. Obiecuję, że się zrewanżuję. Ale widzicie, chłopaki, coś im piłka nie chodzi. Więc, musimy potrenować, bo mamy za tydzień zawody. Słyszałeś się? Mamy zawody, bardzo poważne zawody. Trzeba się przygotować. Ewentualnie możecie, no chyba mogą tutaj usiąść, popatrzeć, jak grają profesjonaliści! Także w imieniu męskiej części tutaj bardzo serdecznie dziękujemy za wizytację i do widzenia. Gramy, panowie! I przebieramy tymi nogami, a nie jak modelki na wybiegach. To też jest seksistowskie. Wiktoria, bez takich uwag. Do widzenia. Jezus, tak mnie denerwuje Dudziak i te jego odzywki, po prostu już nie mogę tego słuchać. Nie tak samo. Grasz jak baba? On to w kółko powtarza i ma milion innych takich odzywek. No, on jest fajny, ale trochę przesadza. Chciałabym zrobić coś, co pokaże mu, że tak się nie mówi. No to zróbmy. No, ale co mu zrobimy? No, we trzy nic. Ale w szkole na pewno są dziewczyny, które też wkurzają odzywki Dudziaka. Ej, super by było znaleźć grupę wkurzonych dziewczyn, które zrobiłyby niezły szum w szkole. No to go zróbmy. Dudziak musi przestać być seksistą, nie? No i dokładnie. No właśnie.